Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dobry wieczór, witam. Przede wszystkim początek spotkania. Pierwsze minuty były troszkę nerwowe w naszym wykonaniu. Zawodnicy chcieli wejść dobrze w spotkanie, ale widziałem tutaj nerwowość i parę strat takich właśnie poprzez tą nerwowość strat własnych doprowadzało, że żeśmy napędzali troszkę Górnik w tych minutach i były sytuacje. Tutaj Filip bardzo dobrze się zachował, wybronił sytuację te właśnie sam na sam, także na pewno zagrał dobre spotkania. Były elementy w naszej grze, które na pewno będziemy starać się powtarzać, bo mieliśmy krótki okres do przygotowania, troszkę zmiany dużo w naszej grze będzie i te automatyzmy, które ja oczekuję dzisiaj, niektóre żeśmy naprawdę zrobili. Ale też jeszcze mówię, brakuje nam takiej ostrości w ataku, troszkę może większego jeszcze naporu siły ofensywnej, ale nad tym popracujemy i wydaje mi się, że w następnych meczach będzie to jeszcze lepiej wyglądać. A co za tym idzie też, no, chcę zobaczyć wszystkich zawodników na poszczególnych pozycjach, tak żebym miał obraz każdego zawodnika. Dziękujemy, panie trenerze. Czy są pytania? Nie widzę podniesionych. Jest. Proszę bardzo, czy można prosić o przekazanie mikrofonu? Dziękuję. Dzień dobry, Piotr Girczy z Polskiej Agencji Prasowej. No co by nie mówić, to był pana debiut tak w tej roli. Chciałem zapytać, czy to, o czym pan mówił, ta prasa, to jeszcze w tym sezonie pan uważa, że coś jest w stanie zmienić z tym zespołem, czy to już jest po prostu z myślą o kolejnych rozgrywkach teraz? Wie pan co, jeżeli się pracuje, to zawsze jest z myślą o następnym meczu. Trzeba w każdym meczu dokładać kolejne cegiełki do tego, żeby ulepszać naszą grę i tylko tak będziemy się rozwijać. Także uważam, że zespół ma potencjał do tego, żeby grać mądrą, kombinacyjną, szybką piłkę. Brakowało nam też dzisiaj strzałów celnych na bramkę, brakowało nam ostrości takiej w ataku, ale mówię, nad tym będziemy pracować do tego, żeby zawodnicy z meczu na mecz wiedzieli, jak się poruszać w poszczególnych strefach. Dzisiaj mówię, jestem zadowolony z tego, co gdzieś tam zobaczyłem, przede wszystkim na 0-0 z tyłu, no i będziemy pracować nad tym, żeby lepiej to w następnych meczach wyglądało. Jeszcze raz dobry wieczór. Wydaje mi się, że fajnie to spotkanie mogło się otworzyć dla nas, gdyby Cholew wykorzystał tą sytuację sam na sam. No ale dobrze, okej. Nie wykorzystał. Strzał jeden, chyba jedna okazja. Chyba tak. Ten strzał w słupek. I później w końcówce znowu mogliśmy wyjść na prowadzenie po sytuacji Łukasza, ale to też prawa noga, musimy mu wybaczyć. W drugiej połowie cały czas żeśmy próbowali, w końcówce super okazja i akcja w ogóle i Chinio. Szkoda, że to nie wpadło. Wydaje mi się, że dzisiaj zasłużyliśmy na zwycięstwo. Trzeba powiedzieć, że nie mieliśmy aż tylu sytuacji jak w innych spotkaniach. Natomiast jedna i druga drużyna naprawdę wydaje mi się, że chciała grać w piłkę, bo Radomiak owszem nie stworzył sobie zbyt wiele sytuacji, ale szanował piłkę no naprawdę bardzo dobrze i nie było nam łatwo tej piłki odebrać. W ogóle to było spotkanie takie, gdzie rzadko się zdarza w naszej drużynie, nie wiem czy pięciu czy sześciu lewonożnych, w ich drużynie czterech, można by powiedzieć jedna drużyna cała lewonożna i
I zawsze tak jest, że zawodnicy lewonożni to z reguły zawodnicy dobrze wyszkoleni technicznie, grający w piłkę i moim zdaniem dzisiaj było to widać na boisku. Szkoda, bo moim zdaniem o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. Dziękujemy trenerze, prosimy o pytania, jeżeli takie są. Zafumszał z Dziennika Zachodniego, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nawet nie o meczu, o przyszłości, bo z Łukaszem Podolskim też dzisiaj rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co będzie w kolejnym sezonie, co między sezonami. Kibice skandowali, żeby został w Zabrzu. Pod pana adresem jeszcze tego skandowania nie było, ale też pewnie się wkrótce pojawi. Jakie są pana przemyślenia dotyczące pana przyszłości, bo to od pana będzie najwięcej zależało? Ale mój kontrakt tam jest jasny, tam jest no jasne wszystko. Tam jest wszystko. Miejsce w tabeli jest zapisane, ale prezes sam podkreślał w rozmowie ze mną, że i tak będzie do pana ostatnie słowo należało. Czy pan... Nie chcę teraz rozmawiać na ten temat. Wydaje mi się, że przyjdzie na to czas. Nie zajmuję sobie głowy tym. Zobaczymy, co w klubie się będzie działo, jaki my będziemy w stanie zespół stworzyć. Nie, mnie się pracuje bardzo dobrze w Górniku Zabrze. Są tu warunki do pracy super. No, mamy znakomitych kibiców. No, nie oszukujmy się, dzisiaj w Polsce niewiele jest stadionów, na które przychodzi tak liczna grupa kibiców, a w Zabrze kultura kibicowania Górnikowi jest bardzo duża. Można poza Torcidą zobaczyć w innych miejscach stadionu całe rodziny właściwie. Nie? To jest fajne, bo społeczeństwo Zabrze żyje Górnikiem Zabrze i na pewno dla takich kibiców i pracuje się i z większą przyjemnością się gra, chociaż z drugiej strony na pewno też większa odpowiedzialność. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Prosimy bardzo. Dobry wieczór, panie trenerze, Darek Leśnikowski. Ja tylko króciutko zacytuję jedno zdanie zapisane z Torcidy. Nie prześpijcie znów okienka, bo dosięgnie nasza ręka. Właściwie nie to. W letniej przerwie jest zadanie, to drużyny budowanie. Pan by dzisiaj też się tam włączył w śpiewanie czegoś takiego? To mówię o tym drugim haśle. Wie pan co, ale wiadomo, że są zawodnicy, którzy wiedzieliśmy wcześniej, że nie przedłużyli kontraktów, oni odejdą. Są tacy zawodnicy, z których my zrezygnujemy. No i w to miejsce... No, trzeba będzie sprowadzić innych. No i na pewno zależy nam na tym, aby to byli zawodnicy z odpowiednią jakością, no bo tak jak tam kibice wywiesili transparent, nie? Tradycja Górnika Zabrze, tych trofeów, no nie, tutaj nawet jak się patrzy na te wszystkie rzeczy, no jest bardzo bogata i ja rozumiem. Przede wszystkim to nowe pokolenie, ono też by chciało mieć swoich idoli, chciałoby opowiadać, że oni też przeżyli z Górnikiem takie i takie chwile. Nie? No ja się temu nie dziwię. Ten potencjał kibicowski przede wszystkim jest ogromny i do wykorzystania. Wiem, że też nie jest to łatwe, bo przecież Zabrze nie jest nie wiadomo jakim bogatym miastem, a klub jest... miasta, także nie, no nie jest to łatwa sprawa na pewno. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią.